Piotrek, nie spada. Nie 14. Kobieta. 14. Dzisiaj biegniecie? Nie sami, biegniecie razem? Z Jackiem biegniemy. Ja z nami biegnąć. Pan numer klasowy 60, a wyszło. Tam roku bieg. Mam tam biegł. Bieg. I oczywiście. No to powodzenia panowie. Jestem wyszczony do startu w dniu dzisiejszym. Bardzo serdecznie wszystkich państwa witam na kolejnym maratonie Komandosa. Myślę, że pogoda jest dzisiaj idealna do biegania. Będzie 3-4 stopnie. I żeby nam dzisiaj przyjemnie pobiegło. Poklaskajmy, przywitajmy się wzajemnie. Kochani. Wśród was jest trzech: Łyczakowski, Gordziński i Woźnica, którzy mają wszystkie maratony. Plecaki weź i udajemy się na start, ale spokojnie, spokojnie. Wszyscy biorą plecaki, bardzo fajnie, ja przypominam na świętce i Paweł! Polskie zbrojne. Uwaga!
pozdrawiamy. Brawo. Pozdrawiam. Brawo. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich miłośników Polski Zbrojnej. Brawo. 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 Marek, dajesz! Wojskowa Akademia Medyczna! I proszę, medycy są wśród nas! Brawo, Marek! Kingston Team! Brawo! 470 osób przebiegło już pierwsze kółko. 50 jeszcze jest na trasie. Bardzo ładny czas. Tomasz Podstawka, Świnoujście, Artur Cypel i następni Świnoujście, Stanisław. Panowie, szacun, jeszcze tylko jedno kółko. Ewa, brawo, brawo, dajesz Ewa. Ewa, 3 godziny, 10 sekund. Dajesz, będzie 6 godzin z grosikiem malutkim. Robert Wośnica, Rybnik. Piotrek, Piotrek, dawaj Piotrek, dodajesz. Piotrek, dajesz, mistrzu, dajesz Piotrek, gonią cię, dajesz. Dajesz Piotrek. Piotr Szpigel, brawo, wygrał 3-0-3 i 22 sekundy. Piotrek, mistrz świata i następny 3-6-5, ale Arek, jeszcze jedno kółeczko. Dejmować. Jeszcze jedno, Arek, nie ma Arek, jeszcze jedno. Byłoby dobrze, masz jeszcze jedno. Skończył pierwszy, brawo. Piotr Szpigel, J2-28, Braniewo, brawo. Artur Pelo, 7 brygada prezydenta, brawo Artur, brawo. Przypomnę, że Artur wygrał 3 razy komandosa w czarnym, daje sobie komisetek mód. No, Zenek nie chce mówić. Artur, brawo, w tym roku Artur wygrał już 4 razy komandosa w Lublińcu. Na połówce też był całkiem nieźle, natomiast tutaj się jest głównym prezydentem do szlemu komandosa. Artur, brawo, brawo, 7 brygada prezydenta. Słówsko oczywiście, to jest taka kuźnia szalonych ludzi, którzy biegną, trenują i coś z tego mają. Daleko, jak daleko byłeś na połówce. Bardzo daleko. Paweł Poli,
Piotraszkiem, Szkoła Policji w Słupsku. Tutaj może postać, tutaj bym prosił. Dobrze, najbardziej wymęczony. Dobrze. A ja bym miał ktoś chwilę czasu, bo ja już mam przyniesiony puchar. Puchar na trzecie miejsce w Szlenie. Puchar jest zrobiony własnoręcznie przez pracowników batalionu remontowego w Czarnym. 52 batalion remontowy, bardzo fajna jednostka. Sami zrobili puchar dla trzeciego zawodnika w Szlenie. Paweł Pietraszkę, trzy razy... Najbardziej wymęczony z podium w życiu. I Paweł dwa razy bije tak, 3.30, 3.06, 3.06, 3.13. Też chłopaki poprawiają dzisiaj czasy. Totalne szaleństwo. Pewno za szybko ruszyłem, ale jestem potwierdził to Piotrek. Najbardziej szczęśliwy z ukończenia tego biegu. I to jest, uważam, mój sukces życia dzisiaj, bo już miałem na połówce dosyć i potrafiłem mimo wszystko się zmusić i... I dowiedz. Serdeczne gratulacje dla wielkiego mistrza tutaj, Artura. Który nie może wygrać, ale wiecznie jest drugi. Ale to i tak. Ale wygra. Nastawiłem się, że chcę zająć tutaj miejsce na podium. Piotrek z Pawłem poszli od początku, także ja zostałem i kontrolowałem trzecie miejsce. I nie spodziewałem się, że Pawła postawi, bo jednak dosyć mocno trenował i ruszył, ale kurczę, bo jednak prawdopodobnie brakowało kilometrażu. Dosyć biegał krótkie treningi, ale intensywne i pewnie mu zabrakło treningu typowego, tak zwanego treningu mięśniowego, gdzie trzeba być te 2-2,5 godziny na trasie. I myślę, że to było przyczyną, że Pawła dogoniłem przy końcu, no i wygrałem. Gratuluję mu. Chciał Paweł iść, ale ja go zmuszałem, żeby jednak biegł, żeby bronił tego trzeciego miejsca. No, dałem mu motywację. Byliśmy spokojnie po prostu na rekord. No luz był niesamowity. No ja widziałem, no ja patrzę. Mijam 10 km, poniżej 40 minut. Patrzę, do ciebie mam 200 metrów. I proszę Państwa, Piotrek Bartoszewski z Krakowa jest jako czwarty zawodnik. Trzeba powiedzieć otwarcie, że warunki dzisiaj też były bardzo dobre, bo trasa była jednak delikatnie, ta ziemia zmrożona, więc była twarda. Szybkie bieganie, można było dzisiaj biegać. Ja mówię, no trochę jednak żałuję, że gdzieś tam się z Pawłem nie umówiliśmy i nie poszliśmy na przykład po te 4, 12, 13. To jest taki wynik, który gdzieś tutaj by zbliżał się do rekordu. No ta pierwsza dycha po prostu zaważyła tutaj o wszystkim. Ona bardzo mocno tutaj namieszała, bardzo mocno. Przed tym biegiem już postanowiłem sobie, że jeżeli tylko uda się zwyciężyć, to najprawdopodobniej będzie tutaj mój ostatni start. Dlatego, że to po prostu bardzo dużo kosztuje. To jest, to są naprawdę setki kilometrów przygotowań. No mówię, ja to też uprosiłem kontuzją, ten bieg trochę z kontuzją, więc no, tym bardziej się cieszę, ale nie zarzekam się, być może przyjadę, może po prostu kibicować, bo jest to bardzo fajna impreza, ale na tą chwilę stoję na stanowisku, że dziękuję bardzo, że po prostu tego biegania z plecakiem już wystarczy. Jest, następny proszę, jest! Bartosz Kryśnie-Brajnewo, 4-5-9, brawo Bartosz! Artur Płaszczyk, KWK Legionowo, KB, jednak nie wesoła z Legionowa. Jesteś pierwsza, jesteś uśmiechnięta, zadowolona. Rata Przybylska, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. Pierwsze miejsce w ogóle w życiu. Pierwsze miejsce twoje w życiu. No to radość jest, tak? Dokładnie. No to jakieś świętowanie będzie? Oczywiście. Który to w ogóle był pani maraton? Czwarty. Dwa zwykłe przebiegłam i to jest drugi komandosa. A poprzedził w maratonie komandosa przed rokiem? W sumie tak, rok temu. A zatem wśród pani mamy trzecia. Pierwsze rekordu trasy. Aż wnioski wyciągnięte i jakieś zmiany, jeżeli chodzi o trening? W sumie nie, ale trochę wolniej zaczęłam na początku i w sumie chciałam wybrać swoją życiówkę i udało się. Zdaliśmy mi 4.30, to był mój cel. A teraz 100 lat, niech żyje nam! Śpiewamy pani! To lata łapa bielsko-biała! Dzisiaj ma urodziny! Siła i pomocy. Jest Miodzio, brawo! Mariusz Mioduszewski, 7 punkt pochodowy, brawo Miodzio! Bardzo komandosa to pisienka na torcie w sezonie biegowym. I tak było tym razem. I serdecznie dzięki Iwecie i dowódcy. Jeszcze jedna osoba. Dziękuję.
wyszło. I... Piotr Szpigiel! Brawo, Piotr Kulko, 10.80. Pierwsze miejsce Piotr Szpigiel. Drugie miejsce Artur Pelo! Siódma brygada Brzeża Słup! 3 godziny 9 minut 14 sekund! Pelo, Artur, szybko pierwszy Brzeża. Brawo, Artur! Brawo ty, brawo ja. I trzecie miejsce Paweł Piotraszkę, Szkoła Policji w Słupsku! 3 godziny 11 minut 19 sekund! Brawo, chłopy! Może górą! Ale nie jest sportowo. Słupski zawodnik. Słupski zawodnik. Renata Przybylska, WSW Lund, Wrocław. Proszę bardzo. Drugie miejsce to Rota Łaba, Bielsko-Biała. Artur Pelo! Pierwsze miejsce w Szlenie Komandowski. Brawo, Artur! Drugie miejsce. Błaszczyk Artur, zapraszam! I trzecie miejsce, Mariusz Pardo! Brawo Mariusz, zapraszam ponownie! Trzech ludzi, którzy byli i w Czarnym, i w Warszawie, i w Lublicu, czyli biegli ćwiartkę. Dzisiaj zaliczyłem trzeci bieg, bardzo ciężki, najcięższy, bo najdłuższy dystans maraton. Zacząłem od Czarnego, piąte miejsce, byłem bardzo niezadowolony, że spadłem z podium. Trzy tygodnie później biegałem na Wacie w Warszawie. Tam zająłem, lepiej się przygotowałem, zająłem drugie miejsce. Także już po tych dwóch biegach, po ćwiartce i połówce, wyszedłem na pierwsze miejsce. No i tutaj jeszcze dołożyłem trochę minut, także umocniłem się na pierwszym miejscu w całym szlemie komandosa. Jestem bardzo z tego zadowolony i myślę, chociaż nie wygrałem żadnego biegu pojedynczego, ale etapowego, ale suma summarum wygrałem całość. Na przyszły rok myślę, że przygotuję się lepiej i już od Czarnego zacznę, żeby było miejsce na podium i poprzez Warszawę, kończąc tutaj znowu w Lublińcu i będę chciał, no już na drugi rok będę chciał tutaj wygrać maraton komandosa, no i całego szlema ponownie. Thank you.